chusteczki. My tych samych kierowców spotykaliśmy, którzy pamiętają właśnie tego zachodniego lotnika. No i odbiegłość jest uważana za jeden z najsilniejszych rejonów na naszej planecie. Jest 10-krotnie większa niż Polska, a za zmieszkuje tam. Swobodnie trzymałem w ręku. A kajaka, czy kajakarka siedzi przodem do kierunku płynięcia. A łodzie wiosłowe są inne. Wiosła są takie na długie, podwójne i na dółkach opierają się w dół, takie konstrukcje z kadłubem. I taki wiosła, żeby wieszarka jeździ na takim siodełku na kółkach. A głównie pracują nogi. A nogi są silniejsze od mięśni rąk. I zapamiętajcie Państwo taką statystykę. Ponad 800 osób przepłynęło wszystkie oceany świata łodziami wiosłowymi. A kajakarze tylko 5 razy przez Ocean Atlantycki. Także to trochę daje do myślenia. No dobrze. Więc jak ja po tej pierwszej wyprawie wszystko było dobrze, ładnie, pięknie, spisał się kajak dobrze, a im bardzo przeszkadzały te pałąki, które miały uniemożliwić płynięcie tego kajaka do góry dna. Więc ja mówiłem panu Andrzejowi Anińskiemu, jest Andrzej, trzeba te pałąki ściąć, bo mi one bardzo przeszkadzają. Więcej pomagają, przeszkadzają niż pomagają. A on nie chciał, bo to dla mojego bezpieczeństwa, to wszystko uzyskałem jedynie połowicznie. Tył kajaka został pozbawiony pałąku, zostały tylko z przodu, ale ja ich cały czas nie chciałem. I teraz tak. Byłem w stoczni Andrzeja Anińskiego i miałem pakować żywności wszystkiego na pół roku. I mówię ten, że nie zmieszczę się z tym wszystkim. Nie da rada, bo kajak ma za mało miejsca. A już w drugiej wyprawie miałem drugą komorę barierzową, kosztem takiej ogromnej komory wypornościowej. Ona przysłała podziękowania, moje podziękowania. No to się bardzo cieszy, bo ona była bardzo zmartwiona i wszyscy, że mi zniszczyli kajak, nie? I uciekli, no. Ale dobrze, więc prawie była, bo kamień serca spadł, no i wszystko było zadowolone. Widzicie, nie mam tego złego, co by na dobrym nie wyszło czasem, nie? Tak się to spełnia. Ale teraz dobrze, migę, ja nie mogę patrzeć, tak czasem coś migę, po całym też. Różne małe wyjątka, duże, mniej większe, to wieloryb. Ale teraz tak. Ostatnio, gdzie już mówiłem, a wystartowałem ze stolicy Portugalii z Lizbony. To było 5 października 2013 roku. Ale teraz miałem dopłynąć do Florydy. Umówiony byłem, że już w Polsce jeszcze mówiłem, że dopłynę do New Smyrna Beach. To jest tak na połowie Florydy, ale około 60 mil morskich na północ od Cape Canaveral. W końcówce miałem jeszcze różne problemy, bo żeglarze na Bermudach mówili tak. Olek, najtrudniej to jest, jakbyś gdzieś przepływał poprzez taki prąd zatokowy, oni to nazywają gałszą, jest zresztą też. To jest taka jakby ogromna rzeka w oceanie. A jak jest ogromna, to zwróćcie Państwo uwagę. W prądzie zatokowym, w tym Gulfstreamie, jest około 150 razy więcej wody płynie niż w największej rzece świata przy ujściu, przy Amazonce. Tak jakby 150 Amazonek, to jest ogromna rzeka, a ja to miałem poprzez przepłynąć. A mówili mi tak, najgorzej jak trafisz na wiatr północny, a prąd płynie na północ z południa i przeciwnie do prądu będą wiatry, to najgorzej. A ja tutaj Bahamy mam. Na południe ode mnie, nie, całe Karaiby i zamach, a wiatry takie na sile i pan 20 mężów północno i wschodnie. Co miałem robić? No, koło. Musiałem się zmierzyć z tym Gulfstreamem, ale wysłałem potem do Piotra takiego SMS-a. Piotr, przepłynięcie Gulfstreamu w tych warunkach, tak jakby jazda na dzikim Mustangu, nie? Wielka frajda, wielkie wysiły, ale coś gorszego mamy, trudniejszego pokonamy, to większa frajda, nie? Moja frajda była na mnie zmierzona. Ale nie mogłem się długo sypić na frajdę, bo groziło mi rozbicie się na przylądku, Cape Canaveral. Jest to baza kosmiczna imienia Johna Kennedy'ego. Tam strzelają rakiety w kosmos, nie? I ja tak mówię to, napisałem do Piotra, nie dam rady od strony oceanu, przyczynę do Smyrna Beach, tylko jest ratunek, pójdę do portu Canaveral i potem im wewnętrznie. Intercoastal Waterway do Newsman Manage. A, ale tak. Piotr mi
powiedział, że a, to flaszka, to zrobiłem połowinki na środku oceanu, ale słuchajcie. Wysoko na wyprawę 4 dni na własnej roboty. Kto wypił się łatwo może zepsuć, to wszystko w zasadzie tak. Nie zepsułem, wypiłem, nie? Ale pół litra zostawiłem, a te połowinki, nie wiecie, frajda była niesamowita, bo ludzi pełno, no, prawie tyle co. No. Jak to pół litra, nie? Ale miałem szczęście. Wszyscy się zabili tylko duchowo, a duchy piją. No i pół litra było dla mnie. Ale atmosfera niesamowita, super, będzie frajda. Nie wiem, aha, dobrze. I teraz do tego. Wpływam do portu Kanadera, tam je też witam. I Piotr, i ekipa telewizyjna. I tuż przed wejściem do portu, tak pół godziny przed zachodem słońca było, zaczynają mi wypłynęli i zdjęcia, filmy, coś tego. A ja mówię, zostawcie mi trochę spokoju, bo mi na waszych oczach grozi rozbicie się na obecnym brzegu, nie? I trochę mi dali luzu, wpłynąłem, no teraz mam się uśmiechać, zdjęcia, wszystko. Ale już ciemno się zrobiło. Prawa paszportowa taka wstępna była taka, że ktoś mówi, tylko olej nie wyłaź ani na symbolicznie na loch, a nawet na pomoc, nic. On wziął mi paszport i tam miał argumenty przekonywane do straży granicznej. Przybudął kaczka z Europy, a on mu tutaj truje, a on teraz nie wie, tam jeszcze dalej. Przyszedł z rzędu, grabula, zdjęcia, no. A nie ma tak po cichu, u mnie jeszcze. To jest podprawa oficjalna za kilka dni. Wiecie, co można załapić, nie? I tak dopiero miałem oficjalną odprawę na lotnisku, więc będę być za tydzień później. A tu na Berwudzie dopłynąłem w Fizie, ale dobra, nie będę to o tym mówił, tylko tak. Ja wtedy już będę być w tym pojedynie, kilka nawet w porcie, w moim kajaku spałem, czy ślubie. Rano przyjechał Piotr, dziennikarzami i wszystko. I teraz się dowiedziałem tak. Jest wielka feta. Niosłem na beach. Czekają na mnie. Wielkie święto. Ogłosili, że dzień przybycia od Kanadowy do Niosłem na beach, to będzie dzień świąteczny. Ja teraz patrzę, kurczę, ja tak kanadrami, no. Jak wyruszyłem, to 30 godzin bez przerwy wypłynąłem. Cały dzień. Całą noc. Nawet noc nie zdrzemałem się. Chwilę, bo widziałem tam tłumy czekają. Koledzy mi się pytają, jak to zrobić? Jeszcze dzień przepływam. Jeszcze rakiety w kosmos chcieli. Dragon 9, nie? Dobrze, że w górę, nie wiem, nie? No. Ale frajda jeszcze taka była. I potem tak, w końcówce Piotr wypłynął na łodzi i tam mi tam ustala wszystko, nie jak to ma wyglądać moje dopłynięcie do lądu. Ostatnie kroki, jak się na tej ziemi amerykańskiej. Piotr mi mówi, ty dopłyniesz do mariny? A marina tak się tam, pomoc takie ruchy. To chyba nie jest ziemia amerykańska, nie? No, konsultuję tego, jeszcze 40 metrów dalej, kawałek trawnika, trawa właśnie na ziemi. Nie? Więc ja wtedy tak, był upał, dopłynąłem taki goły, no prawie goły, no tylko z kąpielówka i na oczach tłumów ubierał się, nie? Ja ubieram się długie spodnie, koszulkę koło, a potem jeszcze jedno. A Piotr mi się pyta, staw się grubo ubierasz, bo upał był, nie? Ja tutaj, i tu są różne takie ciekawe opowieści, wszystko, ale brak programu rozrywkowego. Teraz tak państwu chcę zapewnić mały skrypis. Ale żeby to było nawet cenzurane, to wpierw się ubiorę. Wyobraźcie sobie, ja podobnie się ubierałem na oczach tłumów, niósłem na bić w tą koszulkę. Więc tak, ubrałem się w tą koszulkę. Jeszcze wywiad do pani Doroty Sosnicznet. I idziemy pod pachy, bo ja jeszcze mi tam kiwało trochę, nie? Też 40 metrów. I na skraju betonu, tu jest ta trawa. My się mówili z Piotrem, że on tłumaczy Amerykanom. To było większość Amerykanów, ale dużo Polaków. Że teraz będzie odliczany z ostatnich kroków na ziemi amerykańskiej, nie? A 30. No i liczę się tam. 30, 29, 28, amerykańskie, nie? I zaraz głośno, bo ludzie zaczynają kapować, o co chodzi, nie? Ja mam 5 już nogę tu, ciach, i... Czasu, wszystko. Piotr mi mówi, no chodź, olej tam burmistrz czeka. A ja mówię, nie, nie. Teraz zróbcie mi więcej miejsc. Nikt nie wiedział, o co chodzi. Na tej, ale ja wtedy byłem najważniejszym człowiekiem w Ameryce. Słuchali mnie. Cofnęli się, nie?
ja wtedy uklękłem na tej ziemi, tak? I powiedziałem tak, ja takim symbolicznym gestem cię chcę przywitać z całą Ameryką, z całą ludnością tej ziemi i położyłem cię, nie? Dosłownie. I, no mogę też się położyć, chwilę poszło. Wtedy było widać, co mam na plecach i wtedy zrobiłem ten striptease przed chwilą i za chwilę przed państwem, nie? Był ten kajakarz będzie robił striptease, część. I pokazałem, a ja wyjeżdżałem, też było widać na plecach. Pokazałem tym ludziom, co ja miałem na plecach. I tłumaczę tak, ten napis, wy wiecie, że to Polska, to znaczy Polan. Ja jestem kajakarzem z Polski. Przypłynąłem tutaj z Polski, jestem dumny, że mogłem tego dokonać. A to, co mam na piersi, orzeł biały, to jest godło polskie. Także dopłynąłem tam do Ameryki, przywitałem się z Ameryką. Można dokonać wielkich rzeczy, pogadać, że Polak potrafi, nie? Ale że ja jestem z Polski, to przed chwilą było takie zdjęcie. Na końcu mieliśmy pakować ten kajak do kontenera. To w New Jersey, koło Nowego Jorka. Pierwsze różne zdjęcia, pamiętam gdzie to było. Ale ja już mam końcówkę i teraz tak. Kierowca się spóźnił. Transport jechał i drzwi, i ludzie. Piotr jechał szukać, załatwiać ludzi, a ja byłem przy kajaku. Ale przyjechało dwóch panów, też z Polski, tak jak ja, chyba nie. Ładne mundury, jak zaprosiłem do Rufy, o, to ty też z Policji, nie? No i pan Loki nam się policzany, wychać kajak do kontenera i on został dostarczony do Polski statkiem. I w zasadzie na tym bym kończył, bo już widzę czas jest 16:59. Dziękuję wszystkim, którzy mi podziękowali. Dam zagłosowanie w moim tacie, tym, który legistycznie naszą geografię, bo to bardzo prestiżowa nagroda. Dziękuję bardzo. Chyba takiego rezultatu, jak dostałem dzięki waszemu głosowaniu, to jest w historii. Dziękuję bardzo. Witajcie, dobry wieczór wam wszystkim. Cieszę się, że mogę powiedzieć tą historię i cieszę się, że mogę powiedzieć o mojej ranie. O wybranie wydatek na Manaslu opowie Andrzej Barier. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, opowiem właśnie tutaj o mojej ostatniej wyprawie i
jeżeli można, to poprosiłbym o pierwszy film, który był zapowiedzią do programu. On mówi, to jest racja, bo ci chodzą do galerii.